Cześć, witam serdecznie. Pamiętacie, kiedyś był materiał o łożyskach w MP3-kach, które ulegały uszkodzeniu. Dzisiaj chciałem pokazać pod mikroskopem, jak te łożyska wyglądają uszkodzone, bo kiedyś Wam to obiecałem, więc dzisiaj chwilę czasu znalazłem i takie łożysko mam tutaj rozebrane. Zaraz chwilę Wam to pokażę na kamerze górnej, będziecie mogli zaobserwować. Zobaczcie, tutaj mam takie łożysko rozebrane. Widzicie tutaj, tak na pierwszy rzut oka widać, że to jest tutaj podciskane, ale powiem Wam szczerze, pod mikroskopem to całkiem inaczej wygląda. Te zniszczenia są o wiele, wiele większe. I teraz możemy po prostu nawet podebatować na tym, co jest przyczyną tego, że te łożyska tak padły, tak padają. Ja mam na to pewną teorię, to są dwie teorie, które ja mam i za chwilę Wam je zdradzę. Najpierw przejdziemy pod mikroskop i zobaczymy sobie, jak to wygląda. Biorę teraz zewnętrzną część tej szalki, tego łożyska pod mikroskop. Zobaczcie sobie, złapiemy tutaj ostrość może. Ona by mówić z palca widać. Zobaczcie, te rysy, może jakiś wskaźnik to jest mało. Te rysy, które tutaj widzicie takie, to są rysy z docierania tego łożyska, ze szlifowania, o tak miałem powiedzieć, ponieważ to łożysko jest szlifowane na odpowiedni wymiar, więc to są rysy od szlifowania, ale zobaczcie, tutaj widać te odbicia takie z tych wałków. Patrzcie, tutaj już się coś nawet wbiło. Zobaczcie, jaki materiał miękki jest. Po prostu odbiło to w tej szalce całą długość wałka. Słuchajcie, no ja mam na to teorię taką, że pierwsza sprawa to jest słabej jakości materiał tego. Może tą wewnętrzną część łożyska teraz pokażę. Złapiemy ostrość. To jest ta wewnętrzna część łożyska, która jest na sztyce nałożona. Zobaczcie. Ja Wam pokażę to tutaj. Teraz pod mikroskopem. Zobaczcie. Tutaj dopiero widać, jak to wszystko wygląda. To jeszcze ostrości sobie zrobimy. O. Zobaczcie, no jest masakra, co? Odciśnięte są, o, widać tutaj również odciśnięte te tulejki. To jest niesamowitego, powiem Wam. Mnie się wydaje, że to nie dzieje się chyba też podczas samej jazdy, ale to się dzieje podczas zimy, wiecie, bo coś mi tutaj nie pasuje, że te łożyska tak padają. Na pewno jakość tego materiału nie jest najwyższych lotów, ale podejrzewam, że głównym problemem jest to, że, zobaczcie, jeszcze tutaj mam tu taką rolkę, spróbujemy jakoś pokazać, o, tu jest sama rolka, zrobimy tutaj jakąś ostrość do tej rolki, zobaczcie. Sama rolka też jest, o, tu odbita. Słuchajcie, łożyska są wykonane ze stali narzędziowej, może twardszej, przemysłowej, takiej motoryzacyjnej. To jest bardzo, bardzo, bardzo twardy materiał. I to co tutaj się dzieje, to jest masakra. Ja mam po prostu na to taką teorię, moi drodzy. Mianowicie, pokażę Wam tutaj te łożyska. To są te łożyska koreańskie, tak? Dobrze mówię. Tak, Korea, tu gdzieś pisze Korea. Tak, Korea, zobaczcie, jest napisane Korea. Pod mikroskopem Wam pokażę, że to jest koreańskie łożysko. I powiem Wam tak. Dziwi mnie strasznie to, że te łożyska tak padają. Dlaczego one tak padają, te łożyska, moi drodzy? Wydaje mi się, że sztyca, cała kolumna, która jest, w której są zamontowane te łożyska w ten sposób, zobaczcie. Tak, przepraszam, tak. Tutaj cały ciężar spoczywa na tym łożysku i po prostu plus dociągnięcie tej kolumny i wydaje mi się, że to, że te łożyska tak często padają, ma dwie przyczyny. To, że materiał, z których są zrobione łożyska, chyba są, moim zdaniem,
kiepskiej jakości, a drugim problemem jest to, że kolumna kierownicza jest za bardzo dociągnięta na łożysku, moi drodzy. I teraz wyobraźcie sobie tak, nie wiem, to jest moja teoria, może to potwierdzicie, może nie. To są włoskie motocykle, które stricte jeżdżą we Włoszech. To jest południe Europy, jest tam ciepło. Oczywiście one są gdzieś tam eksportowane jeszcze w inne części Europy. Ale we Włoszech z reguły mamy ciepłe lata, ciepłe zimy. Te temperatury nie są tak niskie, prawda? I teraz co się dzieje? W sztyce mamy dokręconą te łożyska. I teraz przychodzi nam tutaj w naszym kraju, czy gdzieś tam we Francji, jakaś zima, jest mróz. Wszystko się kurczy, sztyca na tej długości się skraca i się ściska, bo to jest tak potężna siła, że nie możemy sobie je nawet wyobrazić. I podejrzewam, że tutaj jest problem właśnie z odbijaniem tych łożysk, że te łożyska po prostu nie wytrzymują tego. Mimo to, że to jest dokręcone w fabryce, ale chyba za bardzo mnie się wydaje. I to jest właśnie ten drugi problem i powód tego, przyczyna w sumie, że te łożyska po prostu padają i robi się ten stabilizator toru jazdy, plus to, że my mamy już ściśniętą sztycę, odbite te tutaj znaczki na tym tulejkach. Jeździmy po dziurach, dobijamy to bardziej, no i wtedy nam się robi to, że ta kierownica nam się zaczyna zacinać coraz bardziej. Ja już zauważyłem u siebie w serwisie, że to też ma właśnie taki oddźwięk to, że w zimie te kierownice ciężej chodzą. Mówię tutaj o fabrycznie założonych łożyskach i kiedy MP3 taką miałem, powiem Wam szczerze, też na naprawę takich łożysk, zauważyłem, że jak było chłodniej, bardzo chłodno, gdzieś koło 0 stopni, to ta kierownica ciężej pracowała. Więc wydaje mi się, że to też jest przyczyna tego, że te łożyska padają. Słuchajcie, mam do Was prośbę, wypowiedzcie się może Wy pod filmem w komentarzach, co Wy o tym sądzicie, czy mam rację, czy się mylę. Nie wiem, może jakoś ustalimy razem jakieś fakty i będziemy wiedzieli, co jest głównie przyczyną tego. Oczywiście wiadomo, że można to wszystko sprawdzić na jakimś poziomie inżynierskich badań, no ale nie jestem inżynierem. A tylko z doświadczenia mogę powiedzieć, że to może być jedną z przyczyn tego, że te łożyska po prostu tak się zachowują, tak się uszkadzają, a nie inaczej. Na pewno ktoś zapyta w komentarzu, dlaczego nie uszkadzają się łożyska górne. Dobre pytanie, powiem szczerze, ale te łożyska są cały czas obciążone. Ten motor stoi na tych łożyskach, po prostu jest dociskany. Ale tak mówię. Wypowiedzcie się też Wy na ten temat, co Wy o tym sądzicie, bo dla mnie to jest dosyć dziwna sytuacja. Skoro ktoś produkuje te motocykle od dawien dawna i zakłada te same łożyska od X lat, no to coś tutaj, albo ktoś nie sprawdza jakości tego materiału, albo jest gdzieś błąd produkcyjny w dokręcaniu tych sztyc, a sztyca też jest takiego materiału, że nie do końca taki twardy, dosyć rozciągliwy, trzeba by to może sprawdzić, na ile ona się rozciągnie. Może zrobię taki eksperyment kiedyś. Ile ona się rozciągnie, jak ona będzie zimna, jak ją podgrzejemy do temperatury powiedzmy tam 25 stopni, o ile ona się rozciągnie. Właśnie, zrobię taki eksperyment, mam tam takie stare sztyce, utnę to po prostu, żeby można to włożyć do lodówki, musiałbym to zmrozić. Ja wiem, że to nie są takie warunki, ale czasem ktoś trzyma taki motor na podwórku, tak? Mamy minus 15 stopni, no i okazuje się, że ten motor stoi pod chmurką, pod pokrowcem, ładnie przykryty, nic mu tam nie jest, ale po prostu wychodzi na to, że jest w zimnym. No skoro jest w zimnym, no to wszystkie materiały się kurczą, no i może być taka sytuacja. Zrobię taki eksperyment, znajdując chwilę czasu, rozbiorę całą sztycę, całe mocowanie łożysk, skręcimy to z jakąś odpowiednią siłą. Na nowych łożyskach zobaczymy, co się stanie. Może dojdziemy do tego, co jest przyczyną tego, prawda? Także zapraszam do komentarzy, moi drodzy. No i napiszcie, co Wy o tym sądzicie, bo dla mnie to jest bardzo dziwne, że ktoś może nie... Może to jest błąd, że ja myślę, że te łożyska są po prostu wadliwe, a może one są wadliwe, a ktoś tego po prostu nie dostrzega i nie przeprowadza kontroli jakości tego, prawda? Tyle.
Zapraszam, zachęcam przede wszystkim do komentowania. Oczywiście, jeśli nie subskrybowałeś mojego kanału, zrób to teraz. Jeśli nie, no to nie subskrybuj. Jeśli materiał się przydał, proszę o łapkę w górę, jeśli nie, oczywiście łapkę w dół. No i zapraszam do kolejnych filmów. Pozdrawiam serdecznie.